Siema, to z tej strony Śmita, to jest Lucy, pierwszy let's play z Transport Tycoon Deluxe, czyli po prostu będę mówić OpenDDD. Został wydany w 94. Tutaj macie dodatki online, możecie ściągnąć co wy chcecie. Czekajcie. Tutaj tabela w wyniku. Kiedy jakiś gracze będzie mieć swój własny, zrobić coś swojego do roku 2051. Tutaj ustawienia New KVR, czyli dają się jakieś tam dodatki. Ja już mam tramwaje, brytyjskie autobusy, polskie budynki, polskie pociągi. Ustawienia są stosowane, jakieś tam pierdoły, interfejs, lokalizacja. Lokalizacja, opcje wyświetlenia. Interakcja. Nie chcę mi się dłużej dyktować. Konstrukcje, sygnały. Pojazdy, serwisowanie. Pociągi. Tutaj się ustawia na jakiś chce. Stacje. Maksymalna rozpiętość stacji 12,5. Możecie zmienić. Tam póki co na 15,5. Bo 12 to jest takie normalne ustawienia. Ekonomia. Miasta. Maksymalna wysokość początkowej pożyczki 3 miliony złotych. Przedsiębiorstwa. Rywale. Od tego rywala jest tylko na wersji multiplayer. Ustawienia AC, czyli jakieś tam jest całe, ja odrobinę nie mam pojęcia. Ustawienia sansowane. Nie, to już przed chwilą byliśmy. Opcje gry. Możecie zmienić walutę, nazwy miast, pojazdy drogowe, jazda po prawej lub lewej. Możecie zmienić na dowolny język. Tutaj autozapis, tutaj rozdzielczość, tam gdzie się, no nie wiem, na 1024x768. Bla 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 bla, ja wolę takie podstawowe. Same na prawie no. A. A tutaj krajobrazy możecie zmienić na swoje scenariusze,
na edytor scenariuszy albo na jakieś tam losowe tereny edytory scenariuszy, czyli możecie stworzyć własny świat oraz scenariusz. Mapa wysokościowa. Mamy póki co centralną, zachodnie części Stanów Zjednoczonych. Scenariusze. Możecie wybrać jakiś swój scenariusz albo ściągnięty przez dodatki online. A jeszcze dajecie tutaj ustawienie na niezwykły PR oraz nie sprawdź dodatki online. Wczytaj grę, czyli możecie kontynuować swoje jakieś tam pierdoły, czy coś w tym stylu. Nowa gra. Tutaj możemy, to są, no nie wiem, dowolne miasta, losowe. Tylko na początku trzeba wydać trochę kasy na drogi, żeby złączyć się z jednego miasta na drugie. Więc kontynuuj. Może wczytam swój scenariusz. Przepraszam. Co jest? Dlaczego? Dobra, na początek wejdziemy na edytor scenariuszy, który możecie robić co wy chcecie. Tutaj ustawienia, przewijanie, tutaj macie mapę. Tu zmniejszasz albo powiększasz. Tutaj masz stworzenie terenu, wysadzanie, unoszenie terenu, wyrównanie, jakieś tam pierdą. A to jest pustynia, tutaj latajniki oraz latarnie morskie. A budowa pustyni jest tylko w klimacie tropikalnym. Tutaj stworzycie miasto. Tu stworzysz, masz jedno albo wiele, tutaj macie do wyboru, do koloru wielkość miasta oraz układ drugi miasta. Tutaj fabryki. A miało mi przyjdzie po odkurze, tak? Weź się zamknij, proszę cię. Ej, czy ty możesz być... Ten Michał, który tutaj wam przedstawia grę, nie jest miły dla swojej siostry. Proszę tutaj pisać mu komentarze na YouTube, żeby jednak szanował kobiety, bo kobiety należy szanować. Mam nadzieję, że będziecie mądrzejsi od niego, ponieważ Michał nie szanuje swojej starszej siostry. Lepiej ją nie słuchajcie. Lepiej mnie nie słuchajcie, ponieważ Michał nie szanuje kobiet. Trzeba go tego szacunku nauczyć. Tak? Bądź niego. Budowa drogi, czyli możecie budować drogi, mosty, tunele. Nawet zaznaczyć kierunki. Jeśli ktoś chce stworzyć autostradę. Kanał wodny. Tutaj macie kanał. Tutaj mamy szeluzę. Tu wysadzimy. Tutaj jest rzeka. A tutaj jest most.
akwedukt, który łączy kanał wodny z jednego wzgórza na drugie. Trzeba. Tabliczki. A tutaj jest dźwięk muzyka, a tutaj jest informacja o terenie, przełącz konsolę, bla 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 bla. Opuścimy edytor scenariuszy i przejdziemy do gry. Więc teraz wchodzimy na swój własny scenariusz. To jest klimat arktyczny. Ja już sam robiłem linię na tej wyspie, czyli od Rypinu na zachodzie aż po Ustce Butlaskiej na wschodzie. Chciałem jeszcze łączyć drogę do Katowic i do Legionowa Świętokrzyskiego, ale mi nie wystarczyło pieniędzy. No teraz jestem na kryzysie. Póki co robię na tych drogowych. Tak jak powiedziałem na początku odcinka, mamy już torowiska, zajezdnie oraz tramwaje. To jest mapa, to jest lista miast, to jest sugestia, to jest stacje, to jest finanse, to jest nazwa firmy, możecie budować, zmienić kolory, mieć nową twarz. To nie wiem, a to jest wykres odbioru, nie wiem co to jest. Tabela ligi firm. Chyba to jest w wersji multiplayer. Wtedy siempiorstwa. A tutaj mamy duszne pojazdy. Pociągi. Dostępne lokomotywy. Chyba to jest nasze polski PKP, jak zgaduję. Tutaj są modele różnych wagonów. No, jak miło. Pojazdy. Tutaj mamy tramwaje. Polskie, tutaj mamy mota w brytyjskim stylu, tutaj mamy tramwaje pasażerskie, normalne, no jeszcze towarowe, a tutaj są ciężarówki na końcu, statki, mamy tylko cztery, tankowiec, linowiec, wodolot i drobnicowiec. Samoloty. Mamy tutaj różne. Powiększę wam. Tutaj zujemy. Tutaj mamy zooma, więc powiększamy lub zmniejszamy. Tutaj mamy. O co to? A gdy wypierzemy powyżej 2020, mamy linię Maglev.
Tutaj mamy trakcję. Tutaj budowa drogi. Przystanki macie w kolorze swojej firmy. To mosty, tunele. A tutaj linie tramwajowe. Tutaj mamy torowiska, które możecie zbudować na istniejących drogach oraz gdzieś na terenie zajezdnia. Nie mamy takich pętli, tylko takie. Jeśli chcecie zrobić taką pętlę, no to musicie ją zrobić. A to może trochę kosztować, a to jest ukierunkowanie tramwajowej stacji towarowej. Konstrukcja kanału wodnego. Tutaj mamy kanały wodne, wysadzanie, stoczenia, port. Co to? Boj. Akwentukt. Lotnisko. Tutaj jakieś wybierzemy małe lotniska, miskę lub stołaczne. To jest duże. Główne lotniska międzynarodowe lub międzykontynentalne. Lądowiska klasyczne, serwisowe, lotnisko helikopterów. Krajobraz, posadź drzewa oraz mam umieścić napis. Tutaj mamy dźwięk, muzyka, żebyśmy się nie nudzili. A tutaj jest ostatnie wiadomości, ogłoszenia, tutaj stare wiadomości. No i póki co tyle, teraz zobaczymy moją firmę, którą już robię od kilku dni. No i proszę. Ja kurna, jeszcze nie zdążyłem zapisać. Tutaj można zgrupować. Zresztą już sam to zrobiłem. Tu są tramwaje, PKS miejskie, tylko takie przekupowe piętrusy. No i ciężarówki, mamy tylko jedną, żal. Ja no nie chciałem zapisać tamtej gry, ponieważ się zdenerwowałem z Kryzysem. Więc w następnym odcinku robimy od nowa. Więc żeby was dłużej nie zanudzać, więc do zobaczenia w następnym odcinku z OpenDD. Open Transport Tycoon Deluxe. Nie no, zapomniałem wam przeprosić, że od dawna nie mogłem nagrywać Bus Drivera Golda oraz ATVs of Stain Convoy, ponieważ ciągle grałem na PSP. Nawet nie chcę się żadnej gry z tej konsoli nagrywać, bo to robi nawet sensu. Jest nagrywanie telefonem, muszę czegoś trzymać. Tak więc do zobaczenia. Jeszcze dzisiaj spotkajmy się w kolejnym Let's Playu z ATVs of Stain Convoy oraz z Bus Drivera Golda. W najpierwszych odcinkach z Spidermana 2 i serii, nie wiem, jakiś tam
zdarzeń, ale... Dobra. A. No i jeszcze dwie ostatnie informacje. Po pierwsze, jutro jadę z ojcem na pieszczatę, znowu na turnus, no i jeszcze na jakieś tam warsztaty w festiwal. A po drugie... Nie, to już była druga informacja, tak więc do zobaczenia w kolejnych let's playach i to niektórych pierwszych.